Daleko, daleko w galaktyce Drogi Mlecznej, w Układzie Słonecznym, na który spogląda niebieski łowca Orion, na planecie Ziemia, w Europie, w Chorzowie, na terenie Parku Śląskiego znajduje się planetarium. Stylizowane jest na planetę Saturn, choć niektórym przypomina statek kosmiczny. Słusznie zresztą, gdyż może nas zabrać w najdalsze podróże. Prosto do gwiazd. Najważniejsi mogą spróbować swoich sił i samodzielnie wylądować na Księżycu, co proste nie jest. Wiedzieliście, że najgorętszą planetą w Układzie Słonecznym jest Wenus? Temperatura dochodzi tam do 470 stopni Celsjusza. Albo, że w naszej galaktyce co 2 tygodnie powstaje nowa gwiazda? A oto nasze ziemskie wschodzące gwiazdy. Uczestnicy astronomicznej olimpiady, której finał odbywa się corocznie w naszym planetarium od 1957 roku. Każdy z nas chciałby tak doskonale znać wygląd nieba jak oni. Przestańmy jednak bujać w obłokach i zejdźmy na Ziemię. Tu też dzieją się ciekawe rzeczy. Robi się coraz goręcej. Pewnie przez ocieplający się klimat. W naszej stacji klimatologicznej codziennie wykonywane są pomiary i opracowania danych pod kątem badań klimatu. Dzięki czemu możemy wspólnie wyciągnąć wnioski i razem dbać o naszą piękną planetę. Nie jest tajemnicą, że w ciepły, słoneczny dzień każdemu poprawia się humor. Jednak światło to jedna wielka zagadka. Przez użycie różnych cieni i kolorów powstają złudzenia optyczne, które mogą bardzo łatwo oszukać nasz mózg. Planetarium oprócz tego, że zabiera nas do gwiazd, może również pokazać, co dzieje się głęboko pod Ziemią. Podróż ta może wstrząsnąć Wami jak ruchy Ziemi, rejestrowane w naszej stacji sejsmologicznej od początku lat 60. Zatrudniony u nas na stałe Mikołaj Kopernik stoi na straży, by żadna kometa, planetoida, a nawet większy meteoryt nie uderzył w planetarium. Oraz chętnie pozuje do zdjęć z każdym uczestnikiem tej niezapomnianej podróży.